22 sierpnia wspominamy świętych męczenników Agatonika i jego towarzyszy. Pod datą 22 sierpnia Martyrologium Rzymskie wymienia męczenników świętego Agatonika i świętego Zotyka. Wraz z nimi tego dnia ponieśli śmierć święty Teoprepi, święty Akindin, święty Sewerian, święty Zenon, święty Wiktor, święty Cezary, święty Krzysztof, święty Teon i święty Antonin. Wszyscy ponieśli śmierć męczeńską za panowania cesarza Maksymiliana w dniu 22 sierpnia. Cesarz Maksymilian należał do najkrwawszych prześladowców Kościoła. Do Nikomedii, która była wówczas jego stolicą, sprowadzono wyznawców Chrystusa z całej Małej Azji i z okolic. Cesarz skazał ich na tortury, by zmusić ich do wyparcia się wiary, a w końcu wszystkich karał śmiercią. Szacuje się, że w latach rządów tego tyrana śmierć w Nikomedii poniosło do kilku tysięcy męczenników. Nie znamy bliższych danych o świętym Agatoniku i jego towarzyszach. Wiemy tylko, że zostali pochowani w Konstantynopolu, w kościele wzniesionym ku ich czci. Jeżeli w stolicy Cesarstwa Rzymskiego wzniesiono świętemu Agatonikowi i jego towarzyszom osobny kościół, wynikałoby z tego, że albo należeli oni do ludzi znakomitych, albo musieli wycierpieć szczególne męki. Jeszcze w roku 1200 pielgrzym imieniem Antoni widział ich relikwie w Konstantynopolu. Niech przykład heroicznej wiary męczenników z początku IV wieku napełni nasze serca odwagą do przyznawania się wobec ludzi do naszych wartości i chrześcijańskiej wiary. Módlmy się. Boże, Ty swoją łaską doprowadziłeś świętych Agatonika i jego towarzyszy do chwały męczeństwa. Przez zasługi męczenników udziel nam przebaczenia grzechów i zachowaj nas od wszelkich przeciwności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.